Witajcie tu Hoho w kolejnej takiej tam bitwie. Męczę dalej sobie te 110-5, bardzo przyjemnie mi się nim gra, tym razem mapa Overlord. Rozjazdy, nie wiem czy o kiedyś mówiłem, jak tu powinny wyglądać, no generalnie ciężkie czołgi biją się tutaj gdzieś w D4, z drugiej strony w F4, tak, ewentualnie ciut wyżej, czyli w E5, F5. Na plaży się nie zjeżdża, plaża jest niegrywalna, tam tylko słabsi gracze zjeżdżają. Medy tutaj mają linię 8, 9 i 0 dla siebie, ewentualnie jeszcze linię 7. Ja jadę na tą miejscówkę, o której Wam wspomniałem, tak. No i zobaczymy, co się tutaj uda zagrać. Ta miejscówka, na której jest nasz obiekt 140, jest fajna, bo można się schować za kurkę, no ja muszę niestety zagrać bardziej agresywnie. Zmieniam miejscówkę, nie chcę się tam przepychać z naszymi, spróbuję tutaj coś powalczyć po tej stronie. Tutaj tak widzicie nasze medy, tutaj też medy fajnie sobie radzą. Mamy obiekta. Snajper z tego czołgu nie za dobry. Tutaj gram już tak trochę YOLO, ale zobaczycie, będzie to całkiem śmieszne i dlatego chciałem to Wam pokazać przede wszystkim, zobaczycie, co się tutaj stanie. Zasiedzi mi się tam WTF PZ4 i jest WDF. Pudło, panie, what the fuck, nie ma przebicia. Następnego nie ma przebicia. Spróbuj jeszcze raz. Znowu nie przebiłeś. Jeszcze raz. Znowu nie przebiłeś. Ojej. What the fuck, jest wysolowany. Tylko niestety te 110-4 mi zjechał na dupę, no ale już się do niego nie będę obracał. No, mam czołgi z przodu i z tyłu. No i niestety zjadł mnie. Jeden frag, 3475 damage'a zrobionego, co tam daje nam 2600 z hakiem, błeno się. Ale to co jest ciekawe, 4440 damage'a zatrzymanego na pancerzu. To jest nawet mistrzostwo świata po prostu. Niestety się nie popisał pan w WDF Questo. I w zasadzie tyle, jak widzicie, tu już było po bitwie praktycznie. Są ten mój rush i olo, żeby jakiś jeszcze damage zdążyć zrobić, no bo tu już chłopaki rozjechali całą resztę. Gwałt był dość spory na tej drużynie przeciwko. Ale myślę, że bitwa zabawna.
że się Wam spodoba. Na razie, dzięki. Trzymajcie się w takim razie.